Choć sytuacja pogodowa w Bielsku-Białej się poprawiła, a prezydent odwołał alarm przeciwpowodziowy, to mieszkańcy zapamiętają ostatnie 24 godziny na długo. Długo zajmie im też usuwanie skutków powodzi błyskawicznej. Gwałtowne i intensywne opady deszczu 4 czerwca zamieniły ulice w rwące potoki. Zalane zostały też piwnice domów, samochody, instrumenty muzyczne czy ręcznie robione lalki z bielskiego Teatru Lalek. Karolina Komada. Po burzy zawsze wychodzi słońce i tak też jest w Bielsku-Białej, choć pan Zbigniew wciąż suszy różne sprzęty i liczy straty po powodzi błyskawicznej, która przeszła nad miastem we wtorek. Tak, gdzieś była woda. Tu w tamtym waliła się wszystko. Choć w Starym Bielsku mieszka 41 lat i jego posesja była wiele razy zalewana, to pierwszy raz dopiero tak intensywnie. Przez 16 lat co roku byłem zalewany. Zrobili rzekę betonową, fajny koryto w 2000 roku. Był spokój. A teraz co, jak dzisiaj szedłem patrzeć, chaszcze zarastają. Nie ma pana, który by się zajął i oczyszczaniem tej rzeki. I w dniu 4 czerwca 2024 roku, dzień po czwartym stawałem, patrzyłem, było dobrze, a za pół godziny to potąd wody. Samochód do wymiany, nie mówię sprzęt, co miałem w przyziemiu, wszystko. Ucierpiały nie tylko sprzęty prywatnych osób, ale także przedmioty, które dla wielu widzów Teatru Lalek Banialuka miały wartość sentymentalną. Dalej wiszą lalki ze snu nocy letniej, także propozycja dla dorosłych, a tam z tyłu Jaś i Małgosia próbują wyschnąć. Oni są z gąbek zrobieni, także akurat z nimi największy kłopot. A to tylko kilka z prawie 60 ręcznie robionych lalek. Są wyszywane lub rzeźbione przez krawcowe teatru, a następnie ożywiane przez aktorów. Są to lalki sprzed 20 paru lat, lalki, które już nie grają w spektaklach, ale które my przechowujemy jako nasze dziedzictwo, nasze artystyczne, ale też dziedzictwo miasta, regionu i kraju. Więc nie ma straty w bieżącym repertuarze, możemy grać normalnie, natomiast tu jest ten żal, tu serce boli, że jeżeli okaże się, że któraś lalka jest do wyrzucenia. W wyniku powodzi zostali zalani również ci, którzy sami oferują pomoc. Fundacja Teraz Ulica rozdaje jedzenie potrzebującym i angażuje lokalną społeczność w różne zajęcia. W ich zalanej piwnicy były przetwory, materiały budowlane i nie tylko. No mieliśmy salkę prób dla trzech zespołów, no i wszystkie sprzęty, jak chłopaki grają, wszystkie wzmacniacze, cały zestaw perkusyjny, gitary, no wszystko zostało zalane, więc szacujemy straty, ale najprawdopodobniej wszystko jest do wyrzucenia. W ciągu jednej doby w Bielsku-Białej spadło więcej wody niż zwykle przez cały czerwiec. Straż pożarna interweniowała ponad 1000 razy. Dla mieszkańców został uruchomiony specjalny numer, pod który można zgłaszać potrzeby związane z powodzią. To nie jedyna pomoc oferowana przez miasto. Trwają też prace porządkowe. Tu mogę mówić głównie o obiektach publicznych, czyli tych, które do miasta należą, czyli o kilku przedszkolach i szkołach, gdzie jakieś zalania nastąpiły. Jeśli chodzi o obiekty prywatne, które ucierpiały podczas tej ulewy, to mieszkańcy będą mogli ubiegać się o jakąś zapomogę za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na terenie Bielska-Białej został odwołany alarm przeciwpowodziowy, a zostało wprowadzone pogotowie przeciwpowodziowe. Drogi w mieście są już w większości przejezdne. Problem jest jedynie z ulicą Wyzwolenia, gdzie bypass umożliwiający przejazd przez teren budowy drogi ekspresowej S1 został całkowicie zalany.